Cena żywca wołowego, która jest najwyższa dzisiaj w historii, bo jest ona wyższa od cen ubiegłorocznych o ponad 50%. Jeżeli ktoś mówi, że dzisiaj produkcja żywca wołowego jest nieopłacalna, no to znaczy, że ma trudne warunki albo w gospodarowaniu, albo coś nie do końca kalkuluje. I eko, i logicznie. Nazywam się Dorota Andrzejewska, a moim gościem jest pan Jacek Zarzecki, prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego. Tym razem porozmawiamy m.in. o dochodach i pieniądzach. Nie da się ukryć, że jest to główny powód, dla którego swój trud w pracę wkładają producenci rolnicy, a przynajmniej tak powinno być. Ale na początek pytanie z innej beczki. Panie Jacku, jak się ma pana bydło? Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu. Bardzo dobrze, no, jesteśmy w takim okresie, gdzie jeszcze jest bydło na pastwisku, bo hodowla bydła mięsnego opiera się głównie o użytkach zielonych, więc mam nadzieję, że jak najdłużej do października, do pierwszych śniegów ono będzie przebywało na pastwisku, później zejdzie z pastwiska do obory z wybiegiem, no i tam już do wiosny będzie przebywało. To był dobry sezon dla hodowców i producentów żywca wołowego, nie tylko pod względem ekonomicznym, ale także pod względem tego, że mimo okresowej suszy udało się zebrać dużo pasz, zapas na okres zimowy, ale no, też są problemy, też są bolączki, bo widzimy te rosnące ceny nie tylko nawozów, nie tylko paliwa, nie tylko energii, ale dodatków paszowych i to niewątpliwie będzie się odbijało na kondycji całego sektora. Ale myślę, że możemy być tutaj w tym zakresie takimi delikatnymi optymistami. A jakie duże stado? 75 krów mamy krasy Limuzę. No, rasa Limuzy jest najbardziej popularną rasą w Polsce, jeżeli chodzi o bydło mięsne. A z tego, co rozmawiamy z naszymi kolegami z krajów Unii Europejskiej, starej Unii Europejskiej, starej piętnastki, to mówią, że no, nie mamy się czego wstydzić i na wystawach, kiedy przyjeżdżają do nas na wystawy regionalne, na wystawy krajowe, mówią, że nasze zwierzęta, które pokazujemy, równie dobrze moglibyśmy pokazywać na wystawach między innymi we Francji. I to jest bardzo dla nas ważne. I od jak dawna pan zajmuje się produkcją bydła mięsnego? Muszę tak sobie policzyć, ale to będzie już 12 lat. Był to niewątpliwie trochę zbieg okoliczności, że zaczęliśmy z żoną zajmować się produkcją żywca wołowego. I rzeczywiście można się utrzymać z takiej produkcji w tej chwili? Tak, niewątpliwie tutaj jeżeli ktoś mówi, że dzisiaj produkcja żywca wołowego jest nieopłacalna, no to to znaczy, że ma trudne warunki albo w gospodarowaniu, albo coś nie do końca kalkuluje. Dzisiaj widzimy, że ta cena żywca wołowego, która jest najwyższa dzisiaj w historii, bo jest ona wyższa od cen ubiegłorocznych o ponad 50%, to jest ten element gospodarki rynku rolno-spożywczego, który jest dzisiaj chyba najbardziej opłacalnym i najbardziej stabilnym. I to cieszy. I to cieszy, bo to daje, pokazuje, że hodowla bydła mięsnego, chów bydła mięsnego, utrzymanie opasów, to jest dzisiaj ten element w rolnictwie, który daje możliwość rolnikom, którzy chcą zrezygnować z produkcji trzody chlewnej, chcą albo muszą zrezygnować z produkcji trzody chlewnej, czy też z produkcji mleka, daje taką realną alternatywę, gdzie jest to mniej absorbujący na pewno hodowla niż przy produkcji mleka czy trzody chlewnej, ale także to jest szansa dla dwuzawodowców, czyli że nie musi się zajmować tylko rolnictwem, ale może także pracować w innej gałęzi gospodarki. W jaki sposób produkować wysokiej jakości mięso, zarabiać i dbać o środowisko? Wielu rolników przykłada wagę do tego, żeby zwierzęta miały dobre warunki. Myśli pan, że zbliżająca się nowa wspólna polityka rolna, ekoschemat, dobrostan wpłynie na to, że producenci bydła mięsnego będą jeszcze większy kładli nacisk na to, żeby te warunki jeszcze polepszać? To może zaczniemy od tego, jak produkować, żeby się opłacało. Okay. To, żeby się opłacało, to przede wszystkim trzeba przeanalizować warunki, które są możliwe do produkcji w każdym gospodarstwie. Mamy potężny rozrzut, jeżeli chodzi o gospodarstwa, które utrzymują bydło mięsne w Polsce. Są to najczęściej gospodarstwa rodzinne, małe, które posiadają do 20 sztuk zwierząt i tutaj przede wszystkim chodzi o to, żeby ten towar, który jest sprzedawany, był sprzedawany do gospodarstw hodowlanych. No, te zwierzęta, które są sprzedawane z gospodarstw hodowlanych do innych gospodarstw,
gospodarstw, no one uzyskują bardzo dobre warunki finansowe, bo zwierzęta hodowlane są dużo droższe od zwierząt, które idą na opas. Trzeba przeanalizować to, czy opieramy się na własnych użytkach zielonych, czy musimy kupować dużo paszy, czy jesteśmy samowystarczalni, bo to w dzisiejszych czasach rosnących kosztów nawozów, paliwa, dodatków, to głównie ekonomika musi odgrywać główną rolę w tej opłacalności, więc no każdy rolnik dzisiaj powinien przede wszystkim usiąść z kartką i ołówkiem i przeanalizować, czy dany model prowadzenia gospodarstwa mu się opłaca, czy nie, bo jeżeli bilans ten ostateczny wychodzi na minus, no to znaczy, że trzeba coś zmienić, to znaczy, że trzeba coś poprawić albo zmienić sposób utrzymania zwierząt, czy też utrzymania, czy też żywienia. Jak produkować dobrej jakości wołowinę? No przede wszystkim dobrej jakości wołowina to pochodzi wołowina z ras mięsnych. I to jest ten produkt, który dzisiaj się cieszy wielką popularnością. Tak, czy za granicą? Tak, tak. Także za granicą. No Polska jest znaczącym producentem wołowiny. Jesteśmy 6. producentem wołowiny w Europie, zaraz po Irlandii 2. eksporterem. Jeszcze 2-3 lata temu zarzucano nam, okej, no jesteście duzi, dużo produkujecie, ale konkurujecie na rynkach tylko ceną, niższą ceną od ceny, średnich cen europejskich. No i nagle się okazało od zeszłego roku, że konkurujemy nie niską ceną, bo ceny w Polsce dzisiaj są najwyższymi cenami, najwyższy wzrost cen w Unii Europejskiej, to właśnie dotyczy polskiej wołowiny, ale konkurujemy także jakością i powtarzalnością. No myślę, że wystarczy powiedzieć o tym, że jednym z naszych głównych odbiorców jest Izrael, który mocno przykłada uwagę do tego, w jaki sposób są hodowane zwierzęta. To znaczy, że trzeba było przekonać do siebie inne rynki i w ten sposób je zdobyć. Tak, tak. No doskonałym także przykładem jest Japonia, gdzie jeszcze kilka lat temu wiele osób wątpiło w to, że polska wołowina może być wołowiną, która będzie cieszyła się dużą popularnością w Japonii, a nagle się okazało, że po 4 latach działań organizacji rolniczych, producenckich i przetwórczych, Japonia jest znaczącym odbiorcą polskiej wołowiny, a jest to klient bardzo wymagający. I to, co teraz robimy, to, co się dzieje na rynku wołowiny, czyli zdobywanie nowych rynków, bo jeszcze w tym roku ma się odbyć wizytacja służb weterynaryjnych Wietnamu, które mam nadzieję pozwoli na otworzenie tego rynku wietnamskiego dla polskiej wołowiny, pokazuje to, że no, jesteśmy mocno konkurencyjni właśnie także przez jakość. Każda kontrola, która przyjeżdża służby weterynaryjnych, to nie jest tylko, że ogląda zakłady mięsne, w których się produkuje tą wołowinę, ale także odwiedzają gospodarstwa rolne i chcą zobaczyć, w jaki sposób utrzymywane są zwierzęta. Ile eksportujemy rocznie? Rocznie eksportujemy ponad 70% krajowej produkcji. W ubiegłym roku było to ponad 350 tysięcy ton wołowiny, ale to, co mnie cieszy najbardziej, to, że rośnie spożycie wołowiny w Polsce. W ciągu ostatnich kilku lat ten wzrost jest dosyć znaczący, bo 6 czy 7 lat temu statystyczny Kowalski zjadał niecałe 1,2 kg wołowiny, a teraz jest tu ponad 4 kg. Chociaż brakuje nam jeszcze troszeczkę do Francuzów, gdzie spożycie wynosi bodajże 24 kg rocznie i Niemców kilkanaście kilogramów. A średnia europejska jest na poziomie 10 kg. Tak. Dogonimy ich? Mam nadzieję, że tak. No do tego potrzeba czasu, ale to też nie ma co ukrywać, że wołowina jest tym mięsem premium, który konsument uważa za towar, jeszcze niektórzy uważają go za towar, produkt trudny do przygotowania, dlatego prowadzimy różnego rodzaju kampanie informujące. Wspomniał Pan o tym, że polscy producenci potrafią produkować zyskiem, produkować dobrej jakości wołowinę, ale czy potrafią to robić też z dbałością o środowisko naturalne? To jest taki temat, no nie powiem, że łatwy. Ale na czasie. Tak, tak.
środowisko, emisja gazów cieplarnianych, zużycie wody, metan, amoniak. Dosyć popularnym mitem jest mówienie o 15 tysiącach litrów wody potrzebnych do produkcji 1 kg wołowiny. Więc podam tylko prosty przykład. Nie wiem, czy pani redaktor sobie wyobraża to, żeby zwierzę, które przyrasta średnio kilo 200, kilo 400 dziennie, wtłoczyć 15 tysięcy litrów wody. No to jest... Chodzi o tą wodę wykorzystywaną do produkcji żywności. Tak, to jest mit. No, bydło, musimy sobie odpowiedzieć na jedno pytanie, czy my wiemy, o jakiej wodzie mówimy. Te 15 tysięcy litrów wody, na te 15 tysięcy litrów wody składa się trzy elementy wody. Woda zielona, czyli to jest ta woda, która jest zawarta w roślinach, które jedzą zwierzęta, i to, czy one by tą wodę jadły, czy nie, to ta woda zostaje w obiegu. Drugim elementem jest woda szara, która jest potrzebna do produkcji już po elemencie chowu. No i woda niebieska. Woda niebieska to jest ta woda, którą piją zwierzęta, i to jest ta woda, którą zużywa każdy statystyczny człowiek, i nagle po pewnych wyliczeniach okazało się, że właśnie tej wody niebieskiej, czyli tej wody, którą my konsumujemy i wykorzystywana jest do produkcji zwierzęcej, to się waha od 70 do 700 litrów w zależności od na kilogram mięsa, w zależności od sposobu utrzymania. Efekt cieplarniany, emisja gazów CO2, no tutaj powiedzmy sobie wprost. Emisja gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej z rolnictwa to jest 9%. Hodowla zwierząt to jest 4% emisji gazów cieplarnianych. Jeżeli porównamy to z transportem, który jest wielokrotnie wyższy, ta emisja gazów cieplarnianych z transportu jest dużo, dużo wyższa, no to widać, że pewnie coś nie zagrało. No jest jeszcze jeden mit, dla mnie chyba taki jeden najbardziej ewidentny, to jest to, że jakby nie było produkcji zwierzęcej, to moglibyśmy na tych użytkach produkować żywność pochodzenia roślinnego. No i to też nie do końca to jest prawda, ponieważ prawie 70% użytków wykorzystywanych do produkcji zwierzęcej to są użytki zielone. Więc no, żeby produkować na tych użytkach zielonych, musielibyśmy zaorać łąki, pastwiska, na czym straciłoby kompletnie bioróżnorodność i życie innych gatunków zwierząt. Czeka nas ogromna rewolucja dotycząca Europejskiego Zielonego Ładu, także w kontekście rolnictwa. I kładziony będzie nacisk na to, by produkować zgodnie z ochroną środowiska. I jakie jest pana zdanie na ten temat? Czy jest to potrzebne, żeby jeszcze bardziej rolnikom właśnie ramy, jakieś zasady dawać produkcji? Zasady zawsze są potrzebne. Produkcja według pewnych określonych zasad musi być, żeby nie dochodziło do pewnych przekroczeń, ale chyba gdzieś tym wszystkim się trochę zagubiliśmy. Dosyć schematycznym jest powiedzenie, że w Polsce funkcjonuje produkcja przemysłowa, hodowle przemysłowe. Więc odpierając ten zarzut, można powiedzieć, jak można mówić o hodowli przemysłowej, kiedy w Polsce na 350 tysięcy gospodarstw rolnych, które utrzymuje bydło, utrzymuje się 6 milionów 300 tysięcy zwierząt, gdzie średnio wychodzi to niewiele ponad 20, około 20 zwierząt na gospodarstwo. Więc o jakim chowie przemysłowym możemy mówić? Głównie zwierzęta utrzymuje się w małych i średnich gospodarstwach rodzinnych. Chociaż tych gospodarstw jest coraz mniej, zgodnie ze statystyką. Gospodarstwa konsolidują się, powiększają, ta produkcja będzie się zwiększać, i czy to będzie miało wpływ na środowisko? To znaczy, no, te wszystkie normy, które są określone, czy są określane w nowym, w Zielonym Ładzie, to myślę, że będą w dużej mierze muszą być przystosowane do warunków poszczególnych krajów. W Polsce jesteśmy o tyle dobrej sytuacji, że mamy potężną ilość, setki tysięcy hektarów użytków rolnych, które nie są wykorzystywane do produkcji, które możemy właśnie przeznaczyć do produkcji. Pastwiska? Tak, to są pastwiska, to są ugory. Myślę, że rolnicy w Polsce
W zdecydowanej większości, to już nie mówimy o tam o 50-60%, tylko w 99% producenci żywca wołowego, oni spełniają dzisiaj najwyższe wymogi przepisów Unii Europejskiej, nie tylko w zakresie dobrostanu, ale także w zakresie ochrony środowiska. U nas nie ma produkcji intensywnej. To znaczy, że ten ekoschemat dobrostan będzie im łatwo spełnić? Nie ma co się oszukiwać, że jest to w pewnym momencie rewolucja. Do tej pory rolnik, który realizował program dobrostanu zwierząt, musiał zapewnić trzy rzeczy. Wypas zwierzętom, jeżeli mówimy o bydle, wypas zwierzętom, zwiększona powierzchnia o 20% i wybieg w okresie jesienno-zimowym. W nowym dobrostanie zwierząt, on przede wszystkim celem, żeby wejść w ogóle do tego schematu, dobrostan zwierząt musi utrzymywać zwierzęta bez uwięzic. Jest także odpowiedzią na oczekiwania społeczne, ale także na oczekiwania naszych podmiotów, które eksportują z Polski żywe zwierzęta do innych krajów. Ale sami hodowcy zauważają, że to jest czynnik, który wpływa pozytywnie na hodowlę. No to już uwięzi. To już jakby sama pani redaktor odpowiedziała na to pytanie, czy rolnicy widzą szansę w dobrostanie zwierząt. Jeżeli dzisiaj widzimy, że przy spełnianiu tych samych norm dobrostanowych, które były w starym wspólnej polityce rolnej, a w krajowym planie strategicznym, to mogą otrzymać ponad dwukrotnie wyższe niż do tej pory, to myślę, że ta zachęta finansowa do poprawy dobrostanu spowoduje to, że coraz więcej gospodarstw będzie się przestawiało na ten, wykorzystując ten element. Jeżeli do tego dodamy także możliwość wsparcia w ramach drugiego filaru, czyli inwestycje poprawiające ten dobrostan zwierząt, no to będzie naturalna kolej rzeczy, że tych gospodarstw będzie więcej. No oczywiście są pewne elementy, które budzą nasze wątpliwości, to jak między innymi element poprawy dobrostanu poprzez wypas opasów. No, ja nie widzę takiej możliwości, żeby gospodarstwa, które zajmują się opasem, wypuszczały na 6 godzin dziennie byki ważące po 600 czy 700 kg, bo to jest raz, że z punktu widzenia bezpieczeństwa niemożliwe. No tak, słyszymy o wypadkach śmiertelnych. Jest ich dużo. Ilu jest w tej chwili producentów bydła mięsnego, którzy produkują w duchu rolnictwa ekologicznego z certyfikatem? Powiem tak, jeżeli mamy, powiem po ilości bydła, to jest 8 tysięcy sztuk bydła, które jest produkowane zgodnie z rolnictwem ekologicznym. Jeżeli zadała mi pani pytanie, ilu rolników spełnia wymogi rolnictwa ekologicznego, to bym powiedział, że z naszych analiz, które przeprowadzaliśmy kilka lat temu, to jest ponad 25% rolników. Nie starają się o certyfikację? Nie starają się o certyfikację, ponieważ nie ma zachęty finansowej. Z rolnictwem ekologicznym w Polsce mamy jeden problem, jeżeli chodzi o produkcję zwierzęcą. Może to, co powiem, będzie dosyć kontrowersyjne, ale my tak de facto dzisiaj nie wiemy do końca, jaką mamy ilość produkcji ekologicznej, w ogóle produkcji ekologicznej w Polsce. Śmiem twierdzić, że dzisiaj rolnictwo ekologiczne w produkcji zwierzęcej, one de facto nie funkcjonuje. Dlaczego tak mówię? No bo opieram się na liczbach. 8 tysięcy sztuk bydła w populacji ponad 6 milionów, które jest, to jest niewiele. Produkcja 28 milionów jajek, kiedy statystycznie rocznie ekologicznych, gdy statystyczny Polak zjada tych jajek około 170 rocznie, to wychodzi po mniej niż jedno jajko ekologiczne rocznie. 26 czy 7 milionów litrów mleka ekologicznego to jest produkcja pochodząca ze stada gdzieś 5-6 tysięcy krów. I to jest właśnie, gdzieś popełniliśmy chyba błąd, mówimy wszyscy, bo tutaj myślę, że odpowiedzialność za rolnictwo nie spoczywa tylko na ministrze rolnictwa, ale na nas wszystkich, że przy rosnącym eksporcie żywności w Polsce my jesteśmy importerem produktów ekologicznych. To znaczy, że coś nie do końca nam zagrało od czasu, kiedy mamy to rolnictwo ekologiczne, czyli od roku 2004 w Polsce, że coś nie do końca nam tutaj zafunkcjonowało. To możemy sobie na koniec życzyć, by Polacy spożywali
więcej niż te 4 kg rocznie wołowiny. Dziękuję bardzo, panie Jacku, za rozmowę. Dziękuję ślicznie. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach schematu drugiej pomocy technicznej. Krajowa sieć obszarów wiejskich. Programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja zarządzająca programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucją odpowiedzialną za treść informacji jest Południowa Oficyna Wydawnicza, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Multimedialna kampania informacyjno-edukacyjna i eko i logicznie. Odwiedź portal KSOW www.ksow.pl. Zostań partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.